Kiedy w ubiegłym roku obchodzący 90. urodziny Andrzej Wajda gościł w Gdańsku na przeglądzie według Wajdy, nic nie zapowiadało, że za chwilę mistrza zabraknie wśród nas. Dziś już wiemy, że tamta wizyta stała się początkiem nowej jego obecności w Europejskim Centrum Solidarności. Kluczem programu przeglądu według Wajdy jest twórczość tego wielkiego reżysera. Staje się ona okazją nie tylko do projekcji filmowych, ale i spotkań z aktorami, scenografami, operatorami, twórcami muzyki. Wypełnione audytorium ECS zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej edycji projektu dowodzi, że twórczość Andrzeja Wajdy wciąż pozostaje aktualna i inspirująca dla widzów. Praktycznie dorastaliśmy na filmach Wajdy. Od lat, powiedzmy, 60., no aż do teraz. Reżyserską karierę Andrzej Wajda rozpoczął od filmów Kanał, Popiół i Diament oraz Popioły. Już w latach 70. w obsadzie filmów Wajdy chciał znaleźć się niemal każdy polski aktor. Już byłem trochę nastawiony przez Kazimierza Kutza, że to jest ten, który kradnie aktorów. No tak myślałem, no to ukradnie mnie. I ukradł. Olgierd Łukaszewicz i Emilia Krakowska, wzięta już wówczas aktorka teatralna, wraz m.in. z Ewą Ziętek, Danielem Olbrychskim oraz Wojciechem Przoniakiem w 1972 roku zmierzyli się z dramatem Stanisława Wyspiańskiego Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy. Kochał sztukę, wobec tego kochał ludzi. Dał mi kopa, aby wyjść z codzienności. Na planie Wesela po raz pierwszy z Wajdą spotkała się również Agnieszka Holland. Siedział na takim tym krześle i miał biały kożuch, rzeczywiście, i miał ciemne okulary. No, i cygaro palił. Dziś wyśmienita reżyserka, nagradzana na prestiżowych festiwalach, m.in. w Cannes, Berlinie czy Montrealu. Do zespołu Andrzeja Wajdy dołączyła jako młoda adeptka sztuki. Ona mówi od początku, trzeba kręcić jak najwięcej. Jeżeli nie macie dobrego pomysłu, to kręci się gorszy pomysł. Ważne jest, żeby trzymać rękę na pulsie i żeby nieustannie się konfrontować z jakimś wyzwaniem. Swoje pierwsze filmy robił z Wajdą także Alan Starski, scenograf filmowy i teatralny, laureat Oscara. Przez to, że pierwsze takie większe, ważniejsze filmy robiłem z Andrzejem, to pozbyłem się takiej niepewności czy takiego lęku w czasie spotkań z reżyserami na świecie. Andrzej Wajda lubił wiedzieć, co się dzieje w sztuce, więc pomimo wielu godzin spędzonych na planie, chętnie zapraszał przyjaciół do teatrów czy galerii. Fakt, że pierwszą miłością Wajdy było malarstwo, nie pozostawał obojętny dla twórczości filmowej. On myślał obrazami, że właściwie te obrazy miały mieć jakieś znaczenie, miały mieć jakiś wyraz symboliczny i wokół tego jakby budował konstrukcję. Świeżość i nowatorstwo Wajdy wyrażało się na wiele sposobów. Gościem przeglądu był również kompozytor i aranżer Andrzej Korzyński. Współpracę z Wajdą rozpoczął w 1968 roku od filmu Wszystko na sprzedaż. Później napisał muzykę do kolejnych 5 realizacji. Andrzej oczekiwał ode mnie troszkę innej muzyki niż była obecna wtedy, bo była albo muzyka jazzowa, albo symfoniczna. No ja coś takiego zrobiłem po środku, ponieważ miałem związki z Big Beatem. Andrzeju się to bardzo podobało, bo to był jakiś powiew młodości, świeżości. Przestrzeń wolności twórczej, jaką Andrzej Wajda ofiarowywał swoim współpracownikom, zmuszała ich do ponadprzeciętnego zaangażowania. Usłyszałem kiedyś od pana Andrzeja, że nie można sobie bezkarnie mówić akcja. Po prostu. Że jak się już mówi akcja, to trzeba wiedzieć po prostu, że za tym idą jakieś konkretne konsekwencje. Zapewniamy, że to nie było ostatnie spotkanie z twórczością Andrzeja Wajdy w ECS. Chcielibyśmy, żeby według Wajdy co roku było okazją do spędzenia z Andrzejem Wajdą kilku dni, z jego filmami, z jego teatrem, żeby było okazją do tego, żebyśmy nie tylko sobie przypomnieli jego dzieło, ale też żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co nam dało, co dzieje się w naszych głowach, kiedy je oglądamy, żeby było okazją do tego, żebyśmy gdzieś sobie w głowie filmy, teatry, spotkania, rozmowy, dokumenty związane z Andrzejem Wajdą uporządkowali. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczną edycję według Wajdy.